Przygotowania przebiegały zgodnie z harmonogramem. Rozegrało się bardzo dużo ilość sparingów, jeżeli chodzi o tutaj zgranie tej drużyny w zakresie chłopaków z Dobrodzienia, jak i też, którzy w pierwszym okresie zostali przekazani z pierwszej drużyny tutaj do drużyny rezerw. Jestem zadowolony z okresu przygotowawczego. Myślę, że te sparingi wyglądały przyzwoicie jak na ten poziom, jak i też na ten okres przygotowania. Na chwilę obecną doszło do nas trzech zawodników. Grzesiek Włoch, Paweł Dachowski i Szymon Sobańka. Nie liczę zawodników z pierwszej drużyny, którzy będą występowali z nami w drugiej drużynie, gdyż no, nie wiem, kto w danej chwili będzie oddelegowany, w zależności od tego, jak trener Kowalski uzna. Tak będziemy tych zawodników wykorzystywać w drugiej drużynie. Ta trójka, o której mówiłem, Włoch, Dachowski i Sobańka, na pewno będą wzmocnieniem, jeżeli nie będzie zawodników z pierwszej drużyny. Naszym celem jest gra o awans. Mamy 6 punktów straty w chwili obecnej do Piotrówki. I postaramy się w każdym meczu walczyć o zwycięstwo. Jeżeli zaangażowanie, jakie zawodnicy wykazali w okresie przygotowawczym i w meczach sparingowych, będzie takie samo jak w meczach ligowych, myślę, że będziemy starali się dojść do drużyny Piotrówki, ponieważ Oderka jest poza zasięgiem. Aha, czyli Piotrówka i Oderka i my, główni faworyci do awansu? Czy ktoś jeszcze będzie trudno się mi dzisiaj tak powiedzieć. Jest wiele drużyn, jak też pokazał już pierwszy mecz pucharowy Łubniany, które są teoretycznie na dalszej pozycji. Pokazały nam, że wcale nie będzie tak łatwo. Zresztą mówię, gdziekolwiek pojawia się MKS i mają przeciwnicy świadomość tego, że występują tam zawodnicy z pierwszej drużyny, to chcą pokazać, że wcale nie są gorsi i też sportowo nie odstają aż tak bardzo, aby no, nie powalczyć i nie dać siebie wszystkiego, walcząc o zwycięstwo dla swojej drużyny. No może porozmawiamy jeszcze teraz o tym meczu pucharowym, który przegraliśmy w Łubnianach. Mecz pucharowy nam zdecydowanie nie wyszedł. Popełniliśmy masę błędów, jeżeli chodzi o grę w defensywie. Praktycznie przez 80 minut przywaliśmy na połowie przeciwnika. Zabawa pod bramką, brak decyzji co do oddania strzału na bramkę. Kilka sytuacji bramkowych niewykorzystanych. Natomiast przeciwnik stworzył 4-5 sytuacji, z których każda była bardzo groźna i wynik mógł być znacznie wyższy, pomimo zdecydowanej naszej przewagi w polu.